brakuje. To, czy to w ogóle było, jak to powiedzieć, był sukces tego powstania? Czy to, że Austriacy mało walczyli w czasie tych dni? Czego, co chciałbyś powiedzieć twoim rówieśnikom, których tutaj nie ma na przykład dzisiaj podczas tego wchodu, podczas tego doczystania? Chciałbym powiedzieć, ich pozdrowić. I pozdrowić też chciałbym osoby zmarłe lub rodziny zmarłych, którzy uczestniczyli w tym powstaniu. Dlaczego warto interesować się historią dość odległą, bądź co właśnie dla nas? Wielokrotnie mówi się o 11 listopada, mam wrażenie, zapominamy o końcu października. W Krakowie to bardzo dużo osobami tutaj rozmawiałem, prawie żadna nie wiedziała kompletnie nic o tym. I niektórzy nawet byli z Krakowa. Dlatego, że w Krakowie mniej się działo, ale też dużo. Bo to jest nasza historia Krakowa. I o niej też warto pamiętać, a nie przysłaniać na przykład Warszawą czy Lwową. O tym też trzeba pamiętać, ale też nie zapominać o tym, co się działo w Krakowie. Jaki przykład znajomości historii młodego człowieka przedstawić nam się? Jan Eliot. Bardzo Państwu dziękuję. Wszystkim.